I czołem, moi drodzy, witam was serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku Steamberborn. Dzisiaj plan taki, że będziemy próbowali sobie delikatnie tą farmę poprzestawiać. W jaki sposób? Wszystko wyjaśnię wkrótce. No, na razie na pewno usuniemy sobie te rzeczy. Wyniesiemy jak najwięcej bobrów z naszych tutaj domków, które są tutaj. I postaramy się je poprzenosić tu, w te miejsca, żeby miały jak najwięcej możliwości rozwoju. Dobra, widzę, że plantacje nadal lipa. Tutaj bezrobotnych nie ma żadnych. Tutaj też nie ma bezrobotnych żadnych. Leśnictwo nam już tu nie jest potrzebne. To fakt. Więc to już możemy sobie usunąć. To możemy sobie wykorzenić całkowicie. To już nam nie jest potrzebne. Ale tu chyba będzie w takim razie potrzebne jeszcze coś do rąbania. Do rąbania. Mały magazyn też nam nie będzie potrzebny. Kurwa, chyba usunąłem razem z jedzeniem. Oh, shit happened. Dobra, nieważne. Nieważne. To usuwamy również. Nie jest nam to niezbędne. To im też usuniemy. Niech chłopaki się pozbędą tego, bo usuwają to wszystko. Może nam zacznie obumierać wszystko. Czemu oni nie pracują? Tu jest bezrobotnych 9, więc od razu robimy migrację populacji 9 osób. Posterunek budowniczych. Możemy zrobić posterunek tragarzy bez problemu. Znów nie mają wody? Chłopaki, no. Dobra, 24 godziny pracy. Trzeba nadrobić wodę. A jak z tymi pompami lepszymi? Tu jest już stal potrzebna. Jak umiera z pragnienia? Kurwa, no jak? Ludzie. Jak umiera z pragnienia? No i znów będziemy mieć problemy z żywnością. Bezrobotnych 0, tu jest 3, tak? Nie, jak to wygląda? 56 desek. To miało być ograniczenie dystrybucji. Wód 39, 56 desek. Nie. To miało być 30, maksymalnie 10 nawet. No dobra, dajmy nawet to 30, spoko. To nie jest problem. 30 i 30 innych tego typu rzeczy. Na przykład nie 300, 30. I kłody też 30. Jest, jest. 15 jagód jest również. Te jagody to jak wyglądają? Jagody 100, tu też ma być 30. I robimy migrację populacji 3 osób, bo widzę, że i tak tutaj te osoby są niepotrzebne po prostu. Więc niech zaczną już budować powoli te schody i zaczną robić również tamę. No i tu zrobimy sobie ścieżkę. Zróbmy sobie tutaj pompę wodną przy okazji. Nawet ze dwie można zrobić, to nie jest problem. I w razie czego będziemy mieć tutaj zapełnione wszystko wodą.
z jeden można sobie postawić, żeby oni tutaj byli wystarczalni. To mi w jakiś sposób oczywiście. I tak, ja bym jeszcze tutaj sobie to ściął. Zróbmy sobie w takim razie stanowisko drwala, nawet dwa. I chłopaki ścinają te drzewka. A wy co, kurwa, jesteście tylko dla rozrywki? Budować gamonie, kosmouchy. Ale to ma niższy priorytet, przyjaciele. Chociaż nie. To nie ma niższego priorytetu. Dobra, róbcie to. Ale to ma najwyższy. To też ma najwyższy priorytet. 5 hut, 68 desek. Tylko tu jeszcze zębatki będą potrzebne. Więc... zróbmy... O kurde! Co tu się dzieje? Bobry nie mają gdzie spać. Dobrze, bobrze. Jak z tą wodą? Czemu tak wolno pracuje? Robotnicy czterej. Macie kurde pracować. 39, 0. A, przepraszam, 6 i 0. Wszyscy głodni. Bezrobotni 1. Do dzielnicy drugiej uciekacie. Tu potrzebna jest chyba bobrza antykoncepcja. Się rozmnażają cholery jednak, nie wiem. Jak nie jest połącz... A, nie ma tego. I co w kulki lecą, naprawdę. O, brakuje zębatek. Brakuje zębatek. Nowa ścieżka. I zębatki, zębatki, tu są zębatki. Zębatka tak samo, 30 idzie max. No. Niech się ktoś weźmie do roboty. Ale nie takiej. Dobra, jeden budynek sobie anulujmy. Jest już woda, świetnie. To znów nam, kurde, pozdychają z głodu. Brak robotników w budynku tutaj. No to akurat wiem. 53. Kurwa, tu nie ma nawet opcji. Znowu będą mi bobry umierać. Ani woda, ani nic. No, dlaczego? Ja pierdzielę. Co tu się dzieje? No i pierwszy umarł z głodu. Pierwszy umarł z głodu. Więcej tragarzy, więcej tragarzy. Ej, zmniejszmy im może to do 20 godzin. No, na 60%, nie ma opcji. Żadnego jedzenia, cholera.
Jeden bezrobotny przy okazji. Dobra, zmigrujmy populację do dzielnicy tej. Jedna osoba. Przy okazji, bo ja zapomniałem to zrobić. Rozwalmy te budynki. Rozwalmy te budynki, bo oni się rozmnażają jak mają wolne. Rozmnażają jak króliki, cholera. Ogólnie mamy 81 popr. Dlatego nie wyrabiamy z żarciem, no. I do tylu to ja bym się tutaj planował rozwijać. Widzę, że nasze bobry to mają w dupie, naprawdę. Już macie wszystko dostępne. Nigdzie nie ma wody. Nigdzie nie ma wody. No mamy problem z wodą. Całkowity problem z wodą. 13 kłód. 38 desek. Nikt nie chce transportować zębatek. I znów umarł z głodu. Teraz wszyscy będą umierać z głodu. Trzy jagody. Jeszcze tak długo. I namiętnie. Ja pierdzielę, no nie wiem co teraz z tym zrobić, naprawdę nie wiem. Jakiego tutaj nie ma? Nic, 0-0. No to chłopaki w razie czego będą mieli dostawę żywności. Muszę się najpierw tam dostać. No te 20 ileś jagód musi im starczyć całkowicie do przebicia się. Kolejne osoby umierają z głodu. Teraz to się zacznie rzeźnie wyjątek. Właśnie, tyle osób umiera z głodu. Ale dużo się rodzi. Teraz będzie to w ten sposób, że będziemy mieć same dzieciaki. Nie wiem, czemu tak nam to wyszło, no. Umarł z głodu. Kurde. Porażka. Porażka. I teraz nie wiem ile to zostało, 92%. 90. Dopiero jutro będzie. A bobry nam zdychają jak nie wiem. Zobaczcie sobie tutaj, umiera z głodu, umiera z głodu. Cały czas umierają z głodu. No i jeszcze jedzenia sporo zostało. Głodny, spragniony, wszystko. Nie ma wody, w ogóle nie ma kurde wody. Czemu to tak z tą wodą lipa tutaj jest, no? Co tu się dzieje? Za mało jej jest, czy jak? No chyba mamy problem z tą wodą. Musimy chyba zrobić więcej pomp.
Zróbmy jeszcze jedną pompę tutaj. I z jedną tutaj. Wiem, że to nie jest względne, no ale trudno. O fuck, nie chciałem tu postawić. Czemu to? A, myślałem, że to uschło. Dobra, 86, 89. Tu teraz żarcie jest. To już możemy usunąć. Dobra, i tu w końcu jest jedzenie. Jak się rzuciły. Nie nadążają tego żarcia przynosić. Ale nam bobrów pozdychało, ja pierdzielę. 17 dzieci. Brak robotników. No i w końcu może będziemy mogli zacząć sobie robić tą farmę. Mówię, jest tragedia. Jeżeli chodzi o to, to jest tragedia. Będzie ich w sumie pracuje podwoje. I zaczynają sadzić niby. Chyba zaczynamy wychodzić na prostą. Już się bluzy porobiły, ja pierdzielę. Musi być na maksa. W ogóle nie ma kłód teraz. Czemu wy się nie wyrabiacie? No czekajcie, musimy zobaczyć, czego nam tu brakuje najbardziej. Oprócz jedzenia oczywiście. Dobra, ale to mniejsze. Zaraz zobaczymy to. Tu jeszcze dwa tilesy zostały do zbudowania tylko i wyłącznie i dostaniemy się do żywności. W teorii powinniśmy zabezpieczyć sobie już całkowicie wodę. Przynajmniej w teorii. Bo dzięki temu, jak zatrzymamy wodę tutaj, to ja nawet będę mógł pompę zrobić tu. To nie jest problem wtedy. Tak. Ja bym zrobił dodatkowe pompy w tym miejscu. On ze 4 sztuki. Ops, coś w ten deseń. Tu możemy to już usunąć. A jednak nie, nie możemy tego usunąć. Cholera. Dopiero to usuniemy, jak będziemy przestawiać farmę. Bo jak teraz będzie susza, to mamy w dupie, naprawdę. Jesteśmy w dupie całkowicie. Brakuje mi tu ludzi. Niech oni zaczną dorastać do jasnej cholery. Jak wygląda sytuacja tutaj? Ostatni tiles. Już nam kłody jakoś tam super nie będą potrzebne, więc to o tyle luz. Jakby zrobili te pojemniki, to było spoko. Nawet jedna pompa by wystarczyła, żeby to napełniać. Jeden zbieracz, który będzie zbierał sobie jedzonko.
O, coś w tym deseń. Czemu on tego już nie zbiera? A ma kłody 3. Dobra, ludzie podrastali. Tu to jesteś bezrobotny? Niestety nie. Tutaj też nie. No i też jakby nie patrzeć, jak zbudują tą tamę tutaj, to z miejsca przestajemy importować te wszystkie deski i tak dalej, więc... Więc to pod tym względem też nam pomoże troszeczkę. Ile zostało? 5. Jedna deska. Jest. Mamy. Ukończone. Mamy tutaj zamknięte. I tak, w tej chwili nie potrzebujemy już ani desek, ani tego. Ani w sumie też tego. Dajcie nam zębatek. Tu nie ma robotnika, tak? Niszczmy sobie to. I ten niech zbiera. Borówka wyschła i obumarła. Te borówki można sobie bez problemu wyciąć. I postawimy tu więcej borówek. Czekajcie, gdzie tu jest sadzenie? Borówki, borówki. Gdzieś tutaj to było, no i co mnie oszukujecie? Ja tak mogę zrobić nawet. Nikt z głodu nie umiera, nikt. 245 marchewek w tej chwili, no jest ładnie. Jest ładnie. Tu już postęp wzrostu 50, więc spoko. No i tej wody też jest tu sporo. Tutaj wody też jest sporo. No mieliśmy tutaj te farmy przygotować, ale jak widzicie, no trzeba najpierw zadbać na poszczególne tak naprawdę wszystkie aspekty tutaj naszych bobrów. Dałoby się ich trochę więcej. Tu nikt nie pracuje. Bobrowicz. Tu możemy dać stopa. Tu możemy dać stopa. Najlepiej to dajmy i tu stopa, i tu stopa. Tu splejujmy. No i nie ma miejsca. Elektrogażnik będzie. Nadal bezrobotnych tutaj nie ma. Nie widzę przynajmniej. Mają jakieś zębatki? Jeszcze nic nie mają. Te krzaczki zasadzili, czy nie? Kusujcie się, cholera, na tych pieprzonych wodach, czy wodach, zbiornikach wodnych. Nie ma i nie ma. Dwóch robotników i dwóch tragarzy. Co oni wszyscy robią? Teraz bezrobotnych 5 się zrobiło? The fuck? Dobra, jeden bezrobotny. No trochę ich dorosło i dlatego.
Dragażujcie. Napełniajcie te cholerne zbiorniki. Już 68%. 300 marchewek. Wow. 200 marchewek i 100 jagódek. Mamy trochę odżywać. No i nikt mu nie odbiera tego. No nie. Czyli tu jeszcze jeden bóbr potrzebny. Bobrowice. Bezrobotny jeden akurat. Migrujcie tu. Ale to jest werbacja budowniczych, kurde. Do tragarzy to tu nie ma nic. Stronę tragarzy. Może to być w ten sposób. To nie ma żadnego znaczenia. Kurwa susza, nie! Nie, nie, nie! No nie! Holy moly. Musimy zrobić sobie tutaj jakieś przejście i ogarnąć tą wodę. Jak dzielnice muszą być oddzielone rogatką? A, że te dzielnice? Dobra. Przekonałeś mnie. Masz ogatkę. To pytanie, czy nam tutaj ta pompa zadziała. Wątpię. No właśnie. Maksymalnie dotąd. No, więc co najwyżej, to możemy zrobić to w ten sposób. Usunąć to, usunąć to. Rogatkę dać tutaj, a tu dać to. I w tej chwili powinno być git. Zapasowa pompa. Kolejnych tragarzy potrzebujemy. Tu jest ten bezrobotny steel. Robimy migrację do dzielnicy pierwszej, nie, drugiej. I oczywiście dajemy więcej tragarzy. Ja co? Ja tak się wyczyściłem ze wszystkiego, przepraszam bardzo. I czy ty te batki nosisz? 13 zębatek. Jasko, co ty robisz? No nie mówcie, że wy jesteście takie ciapy. Burówki. Czemu wy nie transportujecie? No bez jaj, co tu się dzieje? Ten się w ogóle przyciął. Serio, on się przyciął chyba. No przecież masz jedzenie.
Czekaj, ja nie rozumiem tego, co tu się dzieje. Kasko. Może ten się przyciął. No a jak? Coś się koledze popierdoliło z deczka. Ale chyba temu też. Jedenaście zębatek, nie zdążymy chyba tego zrobić. Ale ważne, że teraz przynajmniej trochę żarcia jest. Nie za dużo, ale jest. Tu jeszcze przydałoby się jakąś tamę zrobić. Na przykład to w tym miejscu. Pięknie wszystko rośnie. Sporo miejsca jest w tych budynkach. No ale zero bezrobotnych nadal. A wody nie ma. Oj, nie ma. Pół bezrobotnych. Robimy migrację znów. I dajemy na maksa. Tragarzy. Tragarzujcie to wszystko, no. Serio, z tą wodą to jest lipa teraz. Nie wiem czemu. No przecież tutaj zbytnio nawet nic nie poprzemienialiśmy. To jest taki Lipton. Fakt faktem jest coraz więcej pojemników, no ale... Chyba aż tak. No nie widzę, żeby oni się jakoś wyrabiali z tym wszystkim. Oni znów mają... Nie mają 24 godzin, już myślałem. Dobra, moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. No i co? Discord na harmonogram i głosowanie na serię macie w opisie filmu. Więc moi drodzy, głosujcie, wbijajcie na naszego Discorda. Niedługo wystartuje serwer Minecrafta, bodajże w piątek o godzinie 20. Tak więc pamiętajcie, że już teraz na serwerze możecie sobie pograć na ekonomii, gdzie zdobędziecie kasę na właśnie serwer Minecrafta. No i co? Trzymajcie się. Hej, hej.